Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z kolejną dawką super informacji dotyczących zmian, które niebawem pojawią się w grze. Pewnie zastanawiacie się, jakie to będą zmiany. Na samym początku polecę od razu z grubej rury. Moi drodzy, 10 kwietnia zostaje wprowadzony nowy zadymiarz, który będzie nazywał się Sprout. Sprout po przetłumaczeniu na język polski znaczy kiełkować, więc prawdopodobnie zadymiarz będzie nosił nazwę kiełek. Chyba że zostaną po prostu przy angielskiej nazwie. Za chwileczkę sobie obejrzymy gameplay, na którym widać, jak atakuje Sprout, jaki ma Ultimate Attack, jaki będzie należał do niego gadżet oraz jaki będzie miał Star Power. Dodatkowo do gry zostaną wprowadzone 3 nowe skiny, do Dynamike'a, do Jessie oraz do Boo. Ale zanim przejdziemy do oglądania przekozackiego filmika, który Supercell mi podesłał, przygotowałem dla Was konkurs na 170 gemów. Jedna osoba z Was wygra właśnie ten pakiecik, więc będzie mogła sobie kupić albo Coach Dynamike'a, Tanuki Jessie bądź też Horus Boo. Bo tak te skiny będą się nazywały. A jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie, to strzelcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a w sekcji komentarzy napiszcie swój nick z gry Brawl Stars albo hashtag. Cokolwiek napiszcie w komentarzu, ponieważ spośród komentarzy będę wylosował szczęśliwego zwycięzcę. Okej, moi drodzy, tak będzie wyglądał nowy zadymiarz, który nazywa się Sprout. A Sprout w tłumaczeniu na język polski, tak jak mówiłem, znaczy kiełek. Więc tak będzie wyglądał nasz kiełek. Już widać, jeden kiełek mu wykiełkował nad głową. I moi drodzy, będzie on klasy mitycznej. Jego atak, spauzujmy sobie tu na chwilkę, polega na tym, że kiełek wyrzuca kulę nasion, która podskakuje i po zderzeniu z celem dopiero wybucha. Więc moi drodzy, może być to trochę kłopotliwe, ponieważ to nie będzie tak jak w przypadku Dynamike'a, że rzuciliśmy dynamit, wylądował w tym samym miejscu, w które celowaliśmy, tylko ta kula nasion może po prostu się odbić, jeżeli nie trafi w cel, i polecieć dalej. Więc tutaj trzeba będzie otwierać skrzynki auto-aimując, bo jeżeli nie trafimy w skrzynkę, no to nasza kula po prostu poleci i zdarzy się z czymś innym, więc zapowiada się naprawdę mega ciekawie. Trzeba będzie mieć skilla, żeby potrafić grać tym zadymiarzem. Na samym początku będzie miał 4200 życia, jego prędkość ataku będzie normalna, będzie atakował po 1400, zasięg normalny i szybkość przeładowywania prędkość normalna. Jego za to super atak, ultimate atak, będzie nazywał się Hedge, w tłumaczeniu na język polski znaczy żywopłot, i tutaj jest napisane, że Sprout, czyli kiełek, używa super seedów, super nasion, które szybko wzrastają i tworzą ścianę z żywopłotu nie do przejścia. I teraz to jest mega dla mnie ciekawe, ponieważ jestem ciekawy, czy my będziemy mogli taką ścianę rozwalić, czy ona po prostu będzie się utrzymywała przez jakiś czas na mapie i nie będziemy po prostu mogli z niej przejść. Jeżeli nie będziemy mogli przejść w ogóle przez tą ścianę, no to będzie przekozacki, ponieważ wyobraźcie sobie, że będziemy mogli komuś drogę odcinać w taki sposób i będzie ta osoba mogła zginąć w burzy. Ja sam osobiście mega się jaram kiełkiem, czyli Sproutem. Miejmy nadzieję, że będzie tak się nazywał w grze, że będzie nazywał się kiełek, bo będzie to naprawdę mega zabawna nazwa, ale moi drodzy, lećmy dalej i sprawdźmy, na czym będzie polegał teraz jego gadżet. Jego gadżet będzie nazywał się Garden Mulcher, nie wiem jak to przeczytać, przeczytałem bardziej po niemiecku niż po angielsku, co oznacza ściółka ogrodowa. Moi drodzy Państwo, Sprout konsumuje krzaki, dzięki którym przywraca sobie 3000 życia. Czyli nasz Sproucik jest takim wegetarianinem, czy tam weganem bardziej, ponieważ je roślinki, no i dzięki temu odzyskuje 3000 życia. Więc wyobraźcie sobie teraz, macie mało HP, biegacie szybciutko w krzaka, możecie go zjeść i przywraca wam 3000 życia. Jest to przekozacki gadżet. Jego star power będzie nazywał się Overgrow, czyli wyrośnięty, przerośnięty, coś takiego. I będzie polegał na tym, że jego nasionowe bomby, które nie kontaktują się z wrogami, wybuchają większym promieniem wybuchu. Czyli kiedy odblokujemy ten star power, kiedy nasza kulka poleci, nie trafi w cel, no to po prostu ma większe pole rażenia, z tego co zrozumiałem. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Fajnie mieć od razu ten star power odblokowany, bo z pewnością to wzmocni naszego kiełka, czyli Sprouta. Więc moi drodzy, teraz możemy przejść i zobaczyć sobie gameplay, jak taka postać sobie radzi w trybie solo. Okej, moi drodzy, zapomniałem, że jeszcze mamy Training Cave'a nagranego. Okej, sprawdźmy, jak nasz kochany Sproucik, kiełek, atakuje. Uwaga! No pokaż, mordeczko skilla. No, zasięg podobny do Dynamike'a. Jak widzicie, faktycznie... Dajmy pauzę. Uwaga. Faktycznie przypomina to bombę z nasion. Jest to zielona bomba obrośnięta jakby kolcami. No dobra, załóżmy, że tak jest. Atakuje po 1400 i zobaczmy, czy teraz... O, właśnie, o to mi chodziło. Nie trafił w przeciwnika. Jak widzicie... bomba z nasion odbiła się kozłem i poleciała dalej. Powiem wam, że z jednej strony Sprout będzie spoko, ale też może być ciężką postacią dla osób, które nie lubią grać trollerem. Więc może wam się na przykład ta postać nie spodobać. Jak ktoś lubi na blisko grać Bull, na przykład Shelly,
i El Primo, Rosa, no to taki thrower już będzie kłopotliwy, bo możemy nie trafić w cel, a jak wiecie, grając throwerem rzadko się auto-aimuje, no chyba, że się otwiera na skrzynki na szybko, no to wtedy rozumiem. I jak widzicie, został rzucony ultimate attack, wyrósł nam na środku żywopłot, który utrzymuje się już, myślę, z 5 sekund. Nie było napisane w opisie ultimate attacku, jak długo on się utrzymuje na mapie. Teraz obejrzyjmy sobie meczyk w trybie solo i zobaczymy, jak taka postać sobie radzi. Bardzo fajna mapka, fajna muzyczka. O, jak widzicie, ten Sprout chyba już ma odblokowany Star Power, tak mi się wydaje, bo jego naprawdę pole rażenia, zobaczcie, kiedy trafia w skrzynkę, pole rażenia jest bardzo małe, ale kiedy nie trafia w skrzynkę i leci po prostu w jakimś kierunku i nie dotyka celu, no to jego pole rażenia jest o wiele, wiele większe. Spójrzcie. Dobra, teraz trafił w cel, okej. O, teraz nie trafił. I widzicie, jakie pole rażenia jest wielkie? Jest to naprawdę mega zarąbiste. Ja się już nie mogę doczekać. W szczególności, aż odblokuję nowy Star Power i Sprouta. Tak jak przypominam, Sproucik pojawi się w grze już 10 kwietnia, więc bierzcie udział w konkursie, jeżeli chcecie zdobyć gemy na tego Sproucika. U JJ-ki na odcinku też będzie taki właśnie konkursik, więc ode mnie ktoś zgarnie 170 gemów i od JJ-ki. Jak widzimy, szybki meczyk, wielkie starcie. Czy użyję jakiegoś ultimate attacka w tym meczu chociaż? No, niestety, niestety, nie? Teraz sprawdźmy, jak się cieszy. Aha, jeździ w kółko, rączki do góry. Wariacja. Jest mega uroczy. Okej, lecimy dalej. Teraz, moi drodzy, przyszedł czas poomawiać sobie skiny. Jak widzicie, coach Dynamite, trener Dynamite, który żongluje piłkami, a na plecach ma żelazny kosz na piłki. Tak to się nazywa chyba. I jak widzimy, Dynamite rzuca dwoma piłkami naraz? Co jest? Poczekajcie, grafika jest dwóch piłek naraz, uwaga. Tak, dwie piłki naraz rzuca. Ej, to będzie teraz mega kłopotliwe dla innych graczy, bo nie będą wiedzieli, w którą stronę mają uciekać. Tak mi się bynajmniej wydaje. Dla mnie by to było kłopotliwe. Okej, sprawdźmy sobie teraz, po ile atakuje. 2400, ultimate attack i co poleciało? To była chyba... Tak, to jest beczka z piłkami żelazna. No, nie podoba mi się. Powiem wam, że nie podoba mi się ta grafika. O, uwaga! Gadżet został użyty. No, to przekozacko wyglądało. Rzucił, nie wiem, z 10 piłek w koło. Bardzo fajne. Kolejny ultimate attack. No, nawet spoko. Bez większego przedłużania przejdźmy do kolejnego skina, którym jest Tanuki Jessie i jest to jeden z lepszych skinów do Jessie. Jest przecudowny. Jessie ubrana... Przebrana za bobra. To jest bóbr czy wiewiórka? Bóbr. Ma żołędzia na głowie, plecaczek z żołędzia i strzelbę z jakiejś kłody. No jest, nie no, to jest mój ulubiony skin od dzisiaj. To jest przecudowna postać Jessie. No jest urocza mega. Zobaczmy, jak atakuje. Czym atakuje? Żołędziem. To jest żołędź czy orzech? Nie, żołędź. Faktycznie, zobaczcie, to jest żołędź. Dajmy pauzę. Tak. To jest żołędź odbijający się od przeciwników. Nie no, urocze, mega fajne. Jak będzie wyglądało jej działko? Postaw te działko, please. Dobra. I to jest bóbr, czy to jest shop pracz, czy to jest panda ruda? Nie wiem, co to jest za zwierzę. Możecie dać znać w komentarzu. Co mogę więcej powiedzieć? W skali od 1 do 10, 11 dla mnie. Jest to najlepszy skin do Jessie, moim zdaniem, na chwilę obecną, który wyszedł. Jest super. Ja uwielbiam zwierzątka, jak dobrze wiecie, mam dwa pieski, więc ten skin mega przypadł mi do gustu. I teraz, moi drodzy, przyszedł czas na Horus Bull. Wow, jest to jeden z lepszych skinów do Bull, naprawdę jest przecudowny. A najlepsze jest to, że teraz Supercell wprowadził program, gdzie zwykli ludzie mogą tworzyć propozycje skinów. I właśnie ten skin wygrał chyba pierwszą edycję na skina do gry. Ja już ten skin kiedyś wam prezentowałem z JJ-ką, gdzie oglądaliśmy propozycje skinu do Brawl Stars. I ten skin już jakieś chyba pół roku temu wam przedstawialiśmy u JJ-ki na kanale w odcinku. Zobaczmy sobie, jakie dostał animacje. Wow, to jest jakiś taki bóg, tak? Ten bóg strzela z strzał w postaci, to są pioruny, tak? Tak, Thunderbolty to są, bardzo fajnie to wygląda, powiem wam, że no, duża konkurencja dla Golden Mehabu, bynajmniej mi się wydaje. Bomby też są przekozackie, podobne jak protosy w StarCraftie, takie kolory, niebiesko-żółte. Sam osobiście mega się jaram tym skinem, mi się podoba super. Szkoda, że nie dostał innych dźwięków, bo są dźwięki te same, z tego co słyszę. Totem wygląda normalnie, nie jest jakiś inny. No co, w skali od 1 do 10, mocne 10.
Okej, zagrajmy sobie teraz meczek, obejrzyjmy sobie raczej powtórkę meczyku. Jak taki Horus Bu się spisuje na mapie. Ja do Bu nie mam żadnego skina z tego co pamiętam. Nie kupowałem żadnego. I to będzie mój pierwszy skin, który kupię. U JJ-ki też, raczej zanim go kupię, z pewnością u JJ-ki zawalczymy o ten skin, więc jeżeli jeszcze nie subujecie kanału JJ-ki, link w opisie. Tam też bardzo fajny kontencik z Brawl Starsa jest nagrywany, więc polecam wam zasubskrybować. I tam też będzie konkursik na 170 gemów, więc wbijajcie. No i zobaczymy jak sobie Sprout Stars ta postać poradzi. Czy wygra z tą Shelly? Tu jest ostra klepa, wiadomo to jest bot. Ale on ma 7, ma 5, gdyby miała Shelly ulta pewnie już by zginął. No i moi drodzy, to chyba będzie win. To chyba będzie win. O, jednak ulcik poszedł i... Ohohoho! O mały włos, o mały włos. Zobaczmy jak się cieszy. Wow, strzały wystrzeliwuje w górę i lewituje. Aha, a on w ten sposób lewituje. A tutaj są strzały pobijane, które przed chwilą z nieba spadły. Ja myślałem, że to są takie linie prędkości. Wiecie, jak jest w kreskówce animowane, że jak ktoś się porusza, za nimi takie linie białe się przemieszczają. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Strzelajcie łapeczki w górę, jeżeli wam się podobają takie odcinki ze sneak peeków z gry Brawl Stars. Ja już się nie mogę doczekać 10 kwietnia. Mam nadzieję, że wy też. Bierzcie udział w konkursie, subskrybujcie kanał, wbijajcie również do JJ-ki, bo tam też jest konkurs na 170 gemów. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się. Cześć!